czy taki event jak Marsz Wyzwolenia Konopi ma jeszcze sens? No myślę, że w tej chwili no, rynek polski jest bardzo seksowny dla zagranicznych firm. Pokazać, że konopie może być, mogą być też czymś poważnym, a nie tylko zabawą, imprezą, czy po prostu używką, bo to będą różne środowiska łączone naprawdę. I tak naprawdę w tej chwili wiesz, i jest dostęp, jeśli chodzi o muzykę, no tak naprawdę do każdego artysty w tym kraju, jeśli chodzi o hip-hop, czy tak naprawdę nie tylko. No, ostatni nasz przykład z Alberto, który jest pacjentem. Na samym wstępie chciałbym zaznaczyć, że ten materiał zawiera treści informacyjne zgodne z polityką i zasadami platformy YouTube. Witam Was bardzo serdecznie, drodzy widzowie i czytelnicy portalu weedweek.pl. Zapraszam na pierwszy w historii taki film na tym kanale. Zaczynamy serię rozmów, podcastów, no możecie to różnie nazywać, a naszym pierwszym gościem jest Mateusz Zbojna. Cześć Mateusz. Cześć Mikołaj, cześć wszystkim, witam serdecznie. Znany aktywista, edukator, no Mati, ja, ciebie można określać na wiele sposobów, właśnie aktywista, aktywista, edukator, człowiek mediów, no i jestem naprawdę bardzo zadowolony, że mogę z tobą dzisiaj porozmawiać przez to, że po pierwsze znamy się już od kilku ładnych lat, a po drugie, że bardzo dużo w ostatnim czasie się u ciebie dzieje, także mam nadzieję i właściwie wiem to, że nasza społeczność konopna też jest ciekawa tego, co tam u ciebie słychać. No a zacznę od tego, że Mati, my zaczynaliśmy w podobnym czasie, to tak mniej więcej 4 lata temu już było, no i w tamtym momencie zaczynaliśmy z takiego podobnego poziomu, powiedzmy, no i ja nie jestem skromnym człowiekiem po prostu, ale muszę to powiedzieć, że odnieśliśmy już jakiś sukces w tej branży. Mi się udało stworzyć, że tak powiem, redakcję funkcjonującego portalu internetowego, a ty założyłeś fundację. Ja jestem ciekawy, co cię właśnie skłoniło do tego, żeby Otwieramy Oczy było fundacją. Jakbyś mógł nam to wyjaśnić, bo to jest bardzo ciekawa kwestia. Wiesz co, to był pomysł chyba Lili Wiech, naszej adwokat, która zresztą z wami też współpracuje. Generalnie co, no, edukowaliśmy na temat konopi, jeździliśmy na te rozprawy, pomagaliśmy pacjentom, nagrywaliśmy podcasty, tworzyliśmy artykuły, zajmowaliśmy się szeroko rozumianą edukacją i pomocą ludziom. Więc jakby gdzieś tam Lila na jednym ze spotkań po prostu zaproponowała, że może pójdziemy krok dalej, zrobimy fundację. Raz, że na rozprawach nie trzeba będzie zawsze pisać do różnych organizacji, żeby nam wydali zgodę na reprezentowanie, żebym ja mógł się wypowiadać na tych rozprawach, czy żeby Lila mogła bronić i tak dalej. A dwa, no właśnie, żeby pójść krok dalej po prostu i gdzieś tam rozszerzyć jeszcze nasze działania. Też umówmy się, że fundacja jest gdzieś tam bardziej poważnie traktowana przez ludzi, do których się pisze, czy do których odzywa po jakiejś współpracy i tak dalej. Fajniej to wygląda też po prostu PR-owo. No ale przede wszystkim no, pchała ta pomoc ludziom, aktywizm, edukacja, jeszcze raz pomoc ludziom, więc jakoś naturalnie się to przekształciło w fundację. No i mam nadzieję, że będzie tak jak najdłużej. Więc myślę, że głównie ten czynnik takiego trochę naturalnej zmiany, naturalnego rozwoju. A powiedz mi, czy to jest pierwsza, że tak powiem, konopna fundacja w Polsce? Jak orientowałeś się, jak to mniej więcej wygląda? Wiesz co, chyba Samuel Alchemerii też ma fundację. Rzeczywiście, o tym zapomniałem. Ale wracając jeszcze do tych początków, może ten okres właśnie przed tym, jak Otwieramy Oczy stało się fundacją, no bo ty zaczynałeś od tego samego, co ja, od pisania artykułów, tworzenia podcastu, czyli takich rzeczy bardziej medialnych, bardziej związanych z mediami, a w pewnym momencie, ja tu sobie w moich notatkach to odnotowałem, to chyba było przy sprawie z Ryszardem, te twoje działania jednak poszły w taki mocno aktywistyczną stronę, w takie działanie prospołeczne i mam do ciebie pytanie, czy to było też właśnie czymś, czego się nie spodziewałeś, a to przyszło tak naturalnie, czy jednak od zawsze miałeś w sobie tą nutkę takiego aktywizmu? Jak to wyglądało?
Wiesz co, w ogóle gratuluję researchu, bo tak, zaczęło się gdzieś tam takie jeżdżenie na te rozprawy, czy ogólnie takie bardziej wychodzenie na ulicę, tak, od sprawy Ryszarda, dokładnie, więc gratuluję researchu, ale tak cofając się trochę do tych początków właśnie pisania artykułów, czy założenia podcastu, no to ja po prostu chciałem działać. Tak jak ty na początku, nie? Po prostu, wiesz, kompletnie nie myślałem o pieniądzach. Z tego przecież ja czy ty pisaliśmy za darmo te artykuły. Tak, potwierdzam. Dokładnie, więc jakby no nie zależało mi zupełnie na tym, żeby zarabiać, tylko wiesz, ja pamiętam moment taki, że siedziałem w domu z zerwanymi więzadłami, nie mogłem chodzić do pracy, pracowałem wtedy w gastronomii i tak miałem bardzo dużą ochotę zmienić coś w moim życiu. I wiesz, no od jakiegoś czasu myślałem o konopiach. To w ogóle w zabawny sposób się zaczęło, bo po prostu na studiach mój ćwiczeniowca powiedział, ja studiowałem taki kierunek związany z przedsiębiorczością, powiedział, żebyśmy zrobili po prostu prezentację na temat szeroko rozumianej przedsiębiorczości. No i mu powiedziałem, że no to ja robię o konopiach. No i on tam się zakpił, że co, konopie będziemy palić, czy tam ja mówię, a nie, to było, że można z tego robić kompozyt konopno-wapienny, wtedy jeszcze mówiłem beton konopny, tutaj Marcin Krzyszkowiak teraz by mnie poprawił, że to nie beton, tylko kompozyt, więc mówię ładnie kompozyt, no i tam się zakpił, że zakpił ze mnie, że to będziemy beton palić i tak dalej i że no nie rób o tym, bo to jest zły temat. No ja go nie posłuchałem, zrobiłem. Wszystkim się spodobało, gdzieś tam zacząłem jakieś tam spotkania na studiach też robić na temat tych konopi. Ten ćwiczeniowca zwrócił mi honor, powiedział, że mega prezentacja, mega w ogóle ciekawy temat. I szczerze właśnie wtedy złapałem bakcyna na te konopie, bo zrozumiałem, że faktycznie jest to ciekawy temat i że nie jest to tylko używka, tylko używką to jest, wiesz, 2% tej rośliny tak naprawdę. I niewiele później, tak jak mówię, no, miałem operację z tych więzadeł, siedziałem w domu. Długi czas i po prostu napisałem czy to do Wolnych Konopi, czy to właśnie do Cannabis News wtedy, Weed Week to jeszcze był tylko kanał na YouTubie. No po prostu napisałem do wszystkich jakichkolwiek rzeczy związanych z konopiami, no i właśnie odpisał mi tylko MOPS, zapraszając mnie na spotkanie, więc gdzieś tam ja po prostu w tym mailu nawet mówiłem, że ja nie chcę pieniędzy, ja po prostu chcę pomóc wam jakkolwiek, nie? Bo widzę, że na studiach ludzi to interesuje, mnie też to interesuje, no dawajcie, macie tutaj człowieka, który ma zapał, coś tam o tych konopiach się uczy, coś tam zaczyna o nich wiedzieć, więc weźcie mnie do siebie, to wam jakokolwiek mogę pomóc. Ja No się i właśnie tak. śmieję, teraz ci wejdę w słowo, ja się śmieję, że my jesteśmy troszeczkę takimi k***owymi dziećmi konopnymi, no bo ja też Tak, był miałem kłopot, tak. dużo czasu i tym się zająłem. Przez ten czas ostatni to się przerodziło w pracę. No właśnie, ale jeszcze chciałem wrócić do sprawy związanej z Ryszardem, czyli Tak, takiej, właśnie chciałem do tego przejść, tak. powiedzmy, że to była sprawa, która... Dzięki której, znaczy to tak głupio brzmi zawsze, ale dzięki tej sprawie otwieramy oczy, zyskało duży rozgłos tej pomocy. I tu nie wiem, że to niektórzy mogą odebrać jakoś źle, czy coś takiego, że się wybijamy na czyichś plecach, ale tak naprawdę no, przez tą pomoc, którą my włożyliśmy, no, to jednak troszeczkę oddało. No i No, tak. ludzie też zaczęli zwracać uwagę na to, że pacjenci medycznej mają problem z prawem cały czas, nie? Bo mi się wydaje, że to była taka przełomowa sprawa, która uświadomiła wiele osób o tym, że ludzie leczący się tą rośliną, pomimo że ona jest legalna w Polsce, mogą mieć z nią cały czas przez nią duży problem, nie? No, dokładnie tak jak mówisz, no, gdzieś tam możesz mieć rację, że tak głupio, nie głupio, no faktycznie, no jakby ta sprawa Ryszarda pomogła, otwieram oczy w rozgłosie, no ale jakby nigdy nie kierowałem się rozgłosem czy czymkolwiek, ja tam też Pewnie. wtedy pod egidą Wolnych Konopi występowałem, więc jakby gdzieś tam się to tak zrobiło naturalnie po prostu, więc myślę, że nie ma w tym nic złego, że wiesz, że jeśli ktoś, Oczywiście. czy ty, czy ja, czy ktoś, jeśli ktoś zapierdzi dziela pro bono, bo wiesz, no ja wtedy to przecież wkładałem pieniądze w to wszystko. I to, że ktoś o nim napisze w gazecie, czy jakiś portal inny o nim napisze, no Znaczy to jest to raczej. była głośna sprawa, nie? Była, Generalnie ja tak. dotąd słyszę od ludzi o tej sprawie, w sensie gdzieś tam od mojej żony znajomych na przykład z pracy, którzy totalnie się tym nie interesowali, a gdzieś wpadli po prostu na Facebooka, że ktoś miał, pamiętasz, wtedy robiliśmy te takie na zdjęcia profilowe nakładki i ktoś miał, kogoś to zainteresowało, co to w ogóle jest i myślę, że
Naprawdę fajną robotę zrobiliśmy wszyscy. Mówię tu o całej społeczności konopnej w tej sprawie. No a pytanie związane z tym jest też takie, powiedz mi, czy cały czas jest dużo pacjentów, którzy jednak potrzebują pomocy, bo gdzieś to prawo ich dotyka? No niestety tak, no, cały czas, cały czas tak, no. Jest to regularne po prostu, jest to regularne, na pewno wiesz, z biegiem lat się to trochę zmienia, bardziej łagodnie są traktowani, natomiast no dalej mają problemy, tak, no, ostatni nasz przykład z Alberto, który jest pacjentem, nie prowadził pod wpływem kanabinoidów, potraktowali go, oglądałem na rozprawie z 1,5-godzinne nagranie z jego zatrzymania, no był to po prostu nieśmieszny żart. Chłopak nic złego nie zrobił, no stanął autem faktycznie na miejscu, na którym nie wolno stać. Powiedzieli, żeby odjechał, chciał odjechać. Zapytali się go, czy nie ma jakiejś substancji przy sobie. Powiedział, że nie ma nielegalnych, ale jest pacjentem, pokazał im służ. Zaczęli go, wiesz, no, rasistowsko traktować, chłopak jest czarnoskóry. No naprawdę kiepskie, kiepskie, kiepskie zachowanie, więc no takie rzeczy się dalej dzieją niestety. Dostał, no niestety został ukarany, będziemy się odwoływać teraz od tej decyzji, więc no dzieją się, zdecydowanie się dzieją. To nie jest Ci tak, że pacjenci. medyczna marihuana została po prostu w Polsce zalegalizowana i to prawo już nie dotyka żadnego pacjenta, nie? Nie wystarczy być tylko i wyłącznie pacjentem, żeby mieć spokój, moim zdaniem, i to jest największy błąd tej ustawy, że Tak, ona tak. cały czas jednak, zwłaszcza tych, bo umówmy się, osoby, które mają jakieś problemy, to są pacjenci, którzy na przykład, tak jak w przypadku Ryszarda, no, nie mogą się leczyć tymi konopiami z apteki, nie? I to jest duży problem, który, powiem ci, że dostrzegają nawet ludzie z zagranicy, jak tłumaczę im prawo, które mamy w Polsce. No tak, szczególnie kierowcy mają, znaczy szczególnie, no każdy pacjent ma, czy każdy No. użytkownik ma trochę ciężko w tym kraju, natomiast no kierowcy to jest, no jak mówię, nieśmieszny żart. A kierowcy dokładnie, no to. Bo wiesz, no myślę, że słuchacze, odbiorcy, czytelnicy mniej więcej wiedzą, jak to działa w Polsce, Ludwika, mniej więcej wiedzą, jak to działa w Polsce, na pewno warto kolejny raz to powtórzyć, no że 3 dni temu stosujesz lekarstwo, możesz stracić prawo jazdy, No loteria, loteria to będąc jest. zupełnie trzeźwym, dokładnie, no, bo to prawo jazdy jest zabierane z miejsca, jeśli ci coś wykryją, nie, a dopiero potem się bronisz, no i zazwyczaj niestety przegrywasz, bo prawo jest nieuregulowane. No i wiesz, zawodowy kierowca, który jest pacjentem, no, ma dużo emocji w życiu, lubi ryzyko. Tak, tak. Niestety, taki śmiech przez łzy, ale Śmiech no tak jest, tak jest. przez łzy, tak jak mówisz, ale sprawa jest bardzo skomplikowana i ostatnio też tłumaczyłem to osobom, które, bo też się do nas zgłaszają osoby, które, wiesz, chcą informacji na temat medycznej, chcą ją zacząć stosować. No i to dobre określenie gdzieś usłyszałem ostatnio bodajże właśnie w tej rozmowie Mstysława z Kamilem Kaczorowskim, w Komu to potrzebne, z tego waszego cyklu, do którego później przejdziemy, że niektóre osoby może i by zaczęły leczenie, ale one się boją po prostu, między innymi przez to, że mogą stracić prawo jazdy, nie popełniając żadnego przestępstwa, umówmy się, czy tam wykroczenia. No tak, tak. Kamil sam tam powiedział, że w tej chwili nie stosuje, bo się boi, bo Tak. jest kierowcą w tej chwili po odejściu z policji. No został kierowcą, gdzieś tam sobie jeździ po Polsce i boi się po prostu, nie? A wiesz, a jak doskonale wiemy, no ktoś to stosuje wieczorem, rano jest w większości przypadków, chyba że nie wiem, jaką ilość zastosował tego lekarstwa, no po prostu trzeźwy absolutnie, nie? Tak. To wiesz, no zmęczenie jest bardziej niebezpieczne, kac jest bardziej niebezpieczny, prawda, no. A ludzie zmęczeni notorycznie jeżdżą, czy na kacu również Oczywiście. notorycznie jeżdżą, nie? Powiem ci tak, że ja nawet ostatnio sprawdziłem to na sobie, nie? Bo tak jak ty, tak ja, tak również ja jestem mocnym zwolennikiem tej odmiany 8 na 8. 8 na 7, przepraszam, od kanapi. I ostatnio Tak, sobie tak. tak włączyłem stoper, żeby zobaczyć, po jakim czasie przejdą mi te efekty. A wiesz, ja nie jestem jakimś hardkorowym stonerem z nie wiadomo jaką tolerancją. No i to były 2 godziny, 2,5 może maksymalnie, nie? Ładnie. Więc rano myślę, że nie ma jakiejkolwiek mowy o tym, żeby taki użytkownik tej odmiany był nietrzeźwy. No Ale tak.
Mam bardzo podobnie z tą odmianą i tak samo nie jestem hardkorowym stonerem, to stosuję no, raczej rzadziej niż częściej. I mam dokładnie tak samo, mniej więcej tyle samo to na mnie działa. Myślę, że nawet godzinę, półtorej i tak naprawdę później zjem sobie coś i jest okej okay w zasadzie. Ale wiadomo, no, że w ten sam dzień no to ja nigdy nie jeżdżę. Tak, odradzamy tutaj. Tak, tak. Bardzo poważnie o tym mówimy, że jednak każda używka psychoaktywna musi być, czy też leki psychoaktywne muszą być brane z rozwagą. Ale chciałbym wrócić jeszcze do tego tematu początku Otwieramy Oczy i tego i zapytać się, czy ty jakby na początku, no bo byłeś kojarzony generalnie z podcastem Otwieramy Oczy i tymi swoimi następnymi ruchami, jakimi było stworzenie portalu internetowego, później stworzenie fundacji, pomaganie pacjentom, chciałeś wyjść troszeczkę poza te ramy tylko i wyłącznie tego zamknięcia się w podcaście, nie? Bo ja nie wiem po sobie, jak to jest, że jak moja praca w większości skupiała się tylko i wyłącznie na pisaniu artykułów, to jednak byłem z tym kojarzony, nie? A to naturalnie chciałem sobie też troszeczkę innych ścieżek robić, no bo umówmy się, tego materiału konopnego nie jest aż tyle, żeby robić tylko i wyłącznie jedną rzecz w tej branży, nie? Tak, odpowiadając ci na pytanie, czy ja chciałem wyjść poza ramy podcastu i taki nie, ja po prostu zawsze chciałem robić coś, co lubię w życiu. Ja bardzo się duszę, kiedy robię coś, czego nie lubię, czy coś wbrew sobie. No i na początku był to podcast, ponieważ byłem fanem i dalej jestem fanem podcastów. Słucham ich dużo, teraz trochę mniej niestety niż wtedy, kiedy zaczynałem. A wiesz, a po prostu nie było konopnego podcastu w Polsce, też jakby całkiem dobrze się prezentuje, występując publicznie i tak dalej, więc po prostu połączyłem trochę te kropki. Też wiele ludzi mówiło, że mam ładny głos. No, więc nadaje się do podcastu. więc po prostu sobie kropki połączyłem i nagrywałem bardzo dużo tych podcastów. Wiesz, to ma same podcasty mają prawie 100 odcinków, no ale oprócz tego są jakieś ekstra podcasty i tak dalej. No myślę, że łącznie to jest spokojnie ponad 100 materiałów. Więc a teraz nagrywam rzadziej faktycznie, jak gdzieś tam, no wydaje mi się, że już tak będzie, przynajmniej na razie. Pamiętam, jak rozmawialiśmy na Dożynkach Konopnych, pytałeś mnie, jakie plany są na podcast, mówiłem ci wtedy, że będą krótsze odcinki regularne, ale szczerze, teraz skupiamy się trochę mocno na tym, komu to potrzebne, do czego, tak jak mówisz, przejdziemy później, tutaj nie będę na razie nic jeszcze mówił. Spoilerował. Tak, ale tak jak mówię, zawsze robię to, co czuję w życiu. Nie lubię się do czegoś zmuszać, a po prostu nagrywanie podcastów sprawia mi fan, ale już nie taki jak wcześniej i inne rzeczy w tej chwili sprawiają mi dużo większy fan. Ja nagrywam podcast jak najbardziej, jestem otwarty na nagrywanie. Jeśli uznam, że jakiś temat jest ciekawy, to chętnie na ten temat nagram. No ale w tej chwili gdzieś faktycznie nagrywam tego dużo mniej niż kiedyś, nie jest to regularne. Komu to potrzebne jest regularne, ale no moje podcasty w tej chwili nie są regularne. Jeśli mam zajawkę w danej chwili, to nagram. Myślę, że nagrałem tego tyle i tak dalej, że mam do tego prawo, a poza tym no na końcu tak odpowiadając ci, czy chciałbym wyjść poza ramy podcastu i nie myślałem w tych kategoriach. Tak jak mówię, po prostu gdzieś ta wielka pasja do tego mi przeszła, została mała pasja i wiesz, gdzieś tam pasję odnalazłem w innych rzeczach, tak jak mówisz, portal, gdzieś tam współpraca z ludźmi innymi, poszerzanie tego, teraz komu to potrzebne, gdzieś muzyka też jest pasją, czy organizowanie eventów, teraz też dużo eventów organizuję, niekoniecznie konopnych, ale wiesz, no robię to też dlatego, żeby zorganizować gdzieś coś potężnego, konopnego, połączonego z muzyką, więc gdzieś tam po prostu robię zawsze to, co lubię i na końcu zawsze to gdzieś tam się łączy z konopiami, prędzej czy później, więc no tak ci odpowiem na to pytanie. Super, a zostając jeszcze przy tych eventach właśnie, bo śledząc sobie twoją ścieżkę w tym konopnym świecie, to chyba po tym, o czym mówiliśmy wcześniej, był następny taki troszeczkę większy krok, czyli organizacja strefy Edu na targach Kanaba w Warszawie, nie? W Warszawie, nie? Tak mi się wydaje. Tak. To bardzo szybko się stało w sumie, bo ja założyłem Otwieramy Oczy w kwietniu. Wcześniej to napisałem może z jeden, dwa artykuły dla Cannabis News.
Potem otworzyłem Otwieramy Oczy, no i w sumie kilka miesięcy później faktycznie gdzieś tam dołączyłem do teamu Kanaba. I tak, we wrześniu później już opiekowałem się strefą edukacyjną. No i pierwszy raz powiedz na mi, Kanaba Fest. Jak jest stworzyć jedno z największych, albo jak nie największe wydarzenie konopne w Polsce? No bo ja jeżdżę po tych targach w całej Europie i zastanawiam się, czego brakuje Polsce przy organizacji tych imprez, ale zastanawiam się, jak też trudno musi być zorganizować taki event w naszym kraju, wiesz, pod względem tego, że no, jednak przepisy są jakie są, no i te firmy z różnych części świata no, niezbyt chętnie patrzą na Polskę, a jednak na takie wydarzenie jak Kanaba Fest przyjeżdżają. No i ostatnio w Katowicach, czy wcześniej w Gdańsku i Warszawie można było zobaczyć naprawdę duże firmy z całego świata, więc jakbyś mógł troszeczkę o tym opowiedzieć, no. Okej, okay, więc tak, jeśli chodzi o stworzenie, to te targi stworzyła Magda Buczak. Tak, no Ja po oczywiście, prostu oczywiście. dołączyłem, no i faktycznie jestem po prostu teraz tak, tak, no tak, ale gdzieś to jest to twór nie mój, żeby tutaj była jasność. Jest to moje adoptowane dziecko, że tak powiem. Ale jak jest to zrobić? Wiesz co, ja trochę się z tobą chyba nie zgodzę, że dla zagranicznych firm rynek polski zależy dla jakich, no bo w tej chwili, wiesz, jeździsz też na eventy zagraniczne, myślę, że w tej chwili no, rynek polski jest bardzo seksowny dla zagranicznych firm, bo też zależy dla jakich firm i zależy jak to patrzy, ale wydaje mi się, że w tej chwili czy na przestrzeni kilku lat no, ten rynek polski będzie bardzo fajny. Faktycznie rynek CBD czy coś, no widać, że te sklepy się zamykają, kilkaset sklepów w tym roku się zamknęło, no bo po prostu widzimy trochę przesyt, ale wiesz, no CBD, konopie to nie tylko CBD, tak samo jak wcześniej mówiliśmy, że konopie to nie tylko używka, konopie to bardzo, bardzo dużo, więc ja myślę, że Polska jest bardzo dobrym rynkiem. Patrząc na najbliższe 5 lat, to jest jeden z najfajniejszych rynków. Niedawno byłem na evencie w Belgii, takiej konferencji konopnej. No i szczerze rozmawiałem z ludźmi wieloma, którzy gdzieś tam właśnie czy to organizują eventy, czy to są producentami medycznej, no to oni bardzo fajnie patrzą na Polskę i też właśnie rozmawialiśmy o różnych formach współpracy, no to są bardzo chętni na Polskę po prostu. Ale tak wracając trochę do tematu eventu, nie, jak to jest zrobić? Wiesz co, jakie to uczucie chyba spytałeś? Uczucie jest takie, że chcesz być większy, chcesz być lepszy, szczerze mówiąc, bo wiesz, że są większe targi w Europie, czy większe eventy, a ty chcesz, żeby po prostu twój event dawał jeszcze więcej fajnych wartości niż inne, nie dlatego, że nie wiem, chcesz być lepszy czy coś, tylko po prostu, że widzisz, że da się jeszcze lepiej. Więc myślę, że to jest takie przede wszystkim uczucie we mnie. A po drugie, no fajnie, że ludzie ufają, fajnie, że ludzie przychodzą, fajnie, że ludziom się podoba przede wszystkim, bo w zasadzie zawsze jest ten feedback bardzo dobry. No i są plany też na inne rzeczy, nie? Są plany na inne rzeczy związane może trochę bardziej z biznesem konopnym, bardziej B2B, bo jednak no, targi to B2C. Gdzieś A tam mam w głowie. brakuje tych wydarzeń No właśnie, B2B tak. i wydarzeń specjalistycznych w Polsce, patrząc Dokładnie, na zagraniczne więc. konferencje, możliwości spotkań w tej branży, Dokładnie tak. w której Networking. kontakty naprawdę są bardzo ważne, nie? Tak. Dokładnie. Jak patrzę na Dokładnie. przykład, znaczy mi chodziło tylko i wyłącznie o to z tymi targami i że niechętnie patrzą z tym zwrotem, że targi polskie to są targi konopne, nie? A generalnie te największe targi europejskie to już jest taka różnica po prostu, że to są targi marihuanistyczne, jak to my z Mapsem się śmiejemy, nie? No i to jest jedyny minus Polski, że tutaj nie da się zrobić takich targów marihuanistycznych, ale za to targi konopne również mają swój klimat i swoje własne możliwości, takie na plus, nie? Ale to jest bardzo ważna uwaga, którą ty tutaj podkreśliłeś odnośnie tych wydarzeń skierowanych tylko i wyłącznie do podmiotów B2B, czy też dla ogólnie ludzi lobbystów branżowych, no bo myślę, że w Polsce generalnie ten segment jest taki. No, nie chcę tutaj
polecieć zbyt grubo, ale na niskim poziomie po prostu, nie? Segment lobby konopnego, segment wspierających się biznesów i Absolutnie tak tak. dalej, nie? Tak. Masz rację. No, Jestem. a powiedz mi jeszcze jedną rzecz. Jak już jesteśmy przy eventach, no to idąc dalej, to jeszcze mamy Marsz Wyzwolenia Konopi, który również organizowałeś w 2022 roku. Jak I dobrze rok wcześniej pamiętam. też. Tak, dwa organizowałem. Okej. Razem oczywiście z Andrzejem i Kubą. Tak, no mówiąc organizowałem, to nie mam na myśli też, że ty wszystko na swoich plecach brałeś i niosłeś, tylko byłeś oczywiście współorganizatorem. No i powiedz mi, bo ja mam takie, myślę, że pytanie, które pojawia się wśród wielu osób związanych z branżą, czy w tych latach ma coś taki event jak Marsz Wyzwolenia Konopi ma jeszcze sens? Jeśli chodzi o proces legalizacji i przekonywania ludzi, absolutnie nie ma sensu. Jeśli chodzi o proces święta swego rodzaju, który ma 20 lat w Polsce, ma sens. Natomiast jeśli chodzi o... powiedziałem dwie myśli, już je rozwijam. Jeśli chodzi o ten pierwszy aspekt, o którym powiedziałem, że nie ma sensu, no bo nie ma, no jakby, no nikt na to nie zwraca uwagi, tak naprawdę nie jest to sexy temat dla mediów, no ani dla polityki, no polityki nie robi się na legalizacji. Nikogo to nie interesuje oprócz nas, tak naprawdę ten marsz, oprócz naszej społeczności, która jest przekonana, więc jest to przekonywanie przekonanych, więc absolutnie nie ma to sensu pod względem legalizacji. Jest to zupełnie, wiesz, wkłada się w to mnóstwo sił, energii, czasu, a finalnie ile osób przekonasz dodatkowo? 10, no to lepiej zrobić coś innego, gdzie przekonasz, gdzie włożysz tyle samo energii, czasu i pieniędzy, a przekonasz dużo więcej osób. Natomiast no, jeśli chodzi o taki rodzaj święta, czegoś, co istnieje w Polsce od 20 lat, to może jest już pewnego rodzaju tradycją dla niektórych osób, bo jest to fajne, że wiesz, że ludzie, którzy przychodzili na pierwszy marsz, teraz mogą przyjść ze swoimi dziećmi. No ma to sens, symboliczny sens, taki, tak jak mówiłem, pewnego rodzaju tradycja nasza konopna w naszym kraju, więc no i nie ma, i ma. Na pewno w tym momencie większy sens ma Kanaba Fest, na pewno w tym momencie sens większy by miał event B2B, na pewno w tym momencie większy sens ma robienie biznesu konopnego i pokazywanie politykom, obywatelom, że można zarabiać na konopiach, nie jest to nic strasznego, na pewno dużo większy sens, bo Marsz Wyzwolenia Konopi, no jest to, wiesz, no impreza. Czy imprezą da się przekonać człowieka, który chodzi do, wiesz, jest typowym polskim człowiekiem? Nie wiem. Nie wydaje mi się. Więc... Ale mi się wydaje, że to jest bardzo trafne spostrzeżenie odnośnie tego, że, bo ja też tak trochę do tego podchodzę, żeby traktować Marsz Wyzwolenia Konopi jako polskie 420, po prostu, nie? Dokładnie. Że to jest naprawdę coś, co weszło w tradycję wielu osób i wiele osób sobie nie wyobraża roku bez marszu, nie? Są takie osoby, które przychodzą tam od tych 20 lat, no ale wymiar aktywistyczny, prolegalizacyjny ma to już coraz mniejszy. Myślę, że pik miało między tam latami 2010-2015 pewnie, albo jeszcze troszeczkę wcześniej. No ale właśnie to też mnie, ta myśl twoja też potwierdza taką moją teorię tego, że ja ciebie traktuję po prostu jako takiego aktywistę 2.0. Nie? Wiesz o co chodzi, że mamy ten kor aktywistyczny w Polsce, czyli osoby, które zakładały wolne konopie, Andrzej Dołecki, Kuba Gajewski, no mega postacie w naszej branży, mega osobowości i ludzie, którzy na pewno coś zmienili i jakby nic nie można im zabierać, ale wydaje mi się, że ty jesteś już właśnie takim aktywistą 2.0, takim, który troszeczkę wie, jak inaczej poruszać się po pierwsze w tym internecie, co inaczej ludzie chwytają, no i też właśnie troszeczkę zmieniamy to swoje myślenie, żeby tak jak Andrzej Doecki to teraz powiedział, że ulice już są za nami, a my musimy się teraz skierować w stronę lobby, właśnie w stronę różnych fundacji i tego typu organizacji, nie? Dokładnie, dokładnie. Pokazać, że konopie mogą być też czymś poważnym, a nie tylko zabawą, imprezą, czy po prostu używką, więc trzeba pokazać w tej chwili, że
bo tak jak, no to fajne słowa, nie słyszałem tego od Andrzeja, że ulice mamy już za nami, ale to jest prawda, no Polacy są za depenalizacją w większości, więc oni już są za nami, no. Ci najtrudniejsi jeszcze nie są za nami, przekonać ich można chyba niestety, niestety bądź stety, no wiesz, jeśli chcesz grać, umówmy się, no to my mamy ich przekonać, a nie oni nas, więc no musimy grać trochę w ich grę, więc pokazać im tą powagę w tym wszystkim i myślę, że właśnie krzycząc na ulicach, no ich się nie przekona, przekona się ich innymi metodami. Jeśli chodzi o ten aktywizm 2.0, no to tak, no jakby kiedyś wyjście na ulicę robiło dużo więcej roboty niż teraz. Teraz internet robi robotę i tak jak mówię, no wydaje mi się, że trzeba łączyć trochę ten aktywizm typu edukacja, wiesz, bo edukacja zawsze musi iść, ta konopna czy narkotykowa w tym kraju, bo jest na bardzo niskim poziomie. No ale właśnie z czymś, co się robi, no z biznesem chyba, niestety, bądź stety, no. Tak jak mówisz, a powiedz mi jeszcze taką rzecz, komu to potrzebne? Jak ja cię pytałem o to kilka miesięcy temu, to mówiłeś, nie mogę nic powiedzieć, nie mogę nic powiedzieć, odezwę się za kilka miesięcy, po czym kilka miesięcy później wchodzę do internetu, patrzę, znaczy do internetu wchodzę, wchodzę na social media, patrzę, a tu łup, 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 sama śmietanka polskiej społeczności konopnej, ty, Mestosław, konopny farmaceuta, kogo tu jeszcze mamy, ZH, raper, jacyś doktorzy, nie doktorzy, skąd ten pomysł, co to jest, komu to potrzebne, wytłumacz naszym widzom, bo może oni o tym jeszcze nie słyszeli, jeżeli nie słyszeliście tego, no to są oczywiście artykuły na widwik.pl, no ale przedstaw, jak to ma wyglądać, co to jest, jak to jest ze sobą połączone, bo naprawdę wiele różnych postaci, a niektórzy mogą się pogubić. Tak, no, mówiąc jednym zdaniem, komu to potrzebne, jest to projekt, który łączy w jakiś sposób aktywistów, influencerów, policjantów, naukowców, lekarzy, farmaceutów i artystów. Pomysł powstał właśnie z artystami, z Boberem i ZH. Gdzieś tam, no po prostu znamy się osobiście, prywatnie, więc gdzieś tam przy jakimś jednym ze spotkań grania w szachów czy coś. Bo tak, Bober lubi ze mną przegrywać w szachy. Na początku był pomysł na płytę jakąś, na jakąś muzykę, a później trochę szerzej na to spojrzeliśmy, że kurczę, okej, okay, może być płyta, ale w sumie już coś takiego było. A poza tym płytą da się edukować, okej, okay, ale może zrobimy coś fajniejszego z tym związanego, czyli po prostu takie mięsiste nagrania po około 20 minut, ale z kim? No z kim? No z Mstosławem w sumie, czemu nie? No Damian, chcesz, robisz z nami, wchodzisz, to wchodzę. I wiesz, i gdzieś tam po prostu, mówię, był pomysł na edukację, na zrobienie czegoś świeżego, czegoś nowego. I na razie, no to jeszcze dużo rzeczy nowych się pojawi, o których też nie chcę teraz mówić. Bo to, że będzie muzyka, no to już chyba wiadomo. To, że będą nagrania edukacyjne, no to już chyba wiadomo. Ale nie wiadomo jeszcze, myślę, bardzo dużej ilości rzeczy, bo to będą różne środowiska łączone naprawdę. I tak naprawdę w tej chwili, i wiesz, i jest dostęp, jeśli chodzi o muzykę, no tak naprawdę do każdego artysty w tym kraju, jeśli chodzi o hip-hop, czy tak naprawdę nie tylko, więc to już zależy tylko od naszej determinacji i od chęci danych artystów, czy będą chcieli się dograć, ale no fajni artyści chcą się dograć, tacy już i pod aspektem muzycznym, i pod aspektem zasięgowym, to myślę, że naprawdę ciekawi artyści będą w tym projekcie. A to jest ważne, nie? Moim zdaniem, że, bo tutaj czasami ludzie się oburzają, że bierzemy tych i tych, oni nie mają na przykład w ogóle związku z konopiami, a bierzemy tych i tych, a oni w ogóle nigdy nie walczyli no, to jest o bardzo legal. ważne, żeby brać takich i takich, którzy nigdy nie walczyli bądź nie mają związku z konopiami, bo tacy mają community, które nie jest związane z konopiami w taki sposób, do nich dotrzemy. Dokładnie. Właśnie o to w tym chodzi, żeby docierać do takich ludzi. Na razie faktycznie gdzieś są zaangażowani, znaczy zaangażowani, widoczni są ludzie zaangażowani w konopie gdzieś tam, natomiast no, na pewno nie będą tylko tacy i też nam zależy na tym, żeby wydźwięk nie był taki, że konopie są super, hura i legalizacja. Tylko zależy też nam na tym, żeby wydźwięk był taki, że konopie są ok, ale też mogą skrzywdzić i pamiętajmy o tym. Że czyli edukacja pełną gębą po prostu. No, dokładnie, dokładnie. A powiedz mi, jak już wiemy mniej więcej, co to jest, komu to potrzebne, to jakie są plany
na przyszłość Mateusza z Wojny, bo to myślę, że wiele osób jest ciekawych, wiele osób cię utożsamia już z jakimś tam ruchem legalizacyjnym w Polsce, masz swoją społeczność, budujesz gdzieś tam te osoby, które są wokoło ciebie albo wokół ciebie. Więc jakie są plany na przyszłość Mateusza z Wojny? Ambitne. A tak serio, rozwijać Otwieramy Oczy, czyli żeby fundacja sobie żyła, działała tak jak działa, rozwijać portal też o inne substancje, nie tylko konopie, bo też psylocybina, LSD, no jakby też troszeczkę Polska już się otwiera też, znaczy Polska, no może nie Polska, ale gdzieś ta nasza społeczność czy się otwiera, przestaje to powoli być tematem tabu, więc na pewno też w tym aspekcie chcemy edukować. Jeśli chodzi o moje plany, stricte moje, szczerze myślę, że myślę, no wiem, co planuję na przyszły rok, też nie chcę trochę zdradzać, bo myślę, że są to fajne, ciekawe plany z bardzo, bardzo ciekawymi ludźmi. Na pewno planem jest, komu to potrzebne, żeby rozwinąć ten projekt jak najbardziej się da i żeby dotrzeć szeroko, bo tak jak mówię, są tu różne grupy społeczne, różni ciekawi ludzie, znani ludzie z różnych środowisk i chcemy wykorzystać ich zasięgi, ich community właśnie do tego, żeby dotrzeć do tych nowych osób. Eventy na pewno, możecie się spodziewać eventów konopnych w przyszłym roku i tak jak mówię, czy to B2C, czy to B2B, mam nadzieję, że uda się te dwa zorganizować. No ale właśnie tak szczegółów ja nie lubię zdradzać, bo też ja się, wiem, wiesz, ja ty jesteś robi się takim... tysiąc rzeczy, nie robi się tysiąc rzeczy, coś zdradzisz, a potem stwierdzisz, że dobra, jednak robię co innego i wiesz, i później tak głupio, przynajmniej mi. Więc też nie chcę za bardzo zdradzać, no ale na pewno te trzy aspekty, Otwieramy Oczy, komu to potrzebne, to też jest w sumie projektem Otwieramy Oczy, no i eventy, to na pewno jest niezmienne, no i myślę, że też troszeczkę wyjście chyba z polskiej bańki jest moim planem. Tak jak mówię, gdzieś tam zaczynam sobie jeździć za granicę na różne eventy, konferencje konopne i chyba też chciałbym podziałać bardziej międzynarodowo, ale to zobaczymy. Też mówię, bardzo ogólnie powiedziałem, ale no też ciężko coś tutaj sprecyzować na ten moment, jakieś tam rozmowy trwają. Natomiast w którą stronę to wszystko się pójdzie, potoczy, to też ciężko mi przewidzieć. Jakoś Mateusz. myślałem, tak? Mamy 2 minuty do końca, bo zaraz mój limit czasowy niestety się kończy, w sensie na to nagranie, więc ostatnie szybkie pytanie do ciebie. Oczywiście życzę ci powodzenia, trzymam kciuki i tak dalej. Bardzo mnie cieszy twój rozwój i to, że chcesz zmieniać polską scenę konopną, więc szybkie pytanie. Czy wierzysz w to, że nasz przyszły rząd może zmienić coś, jeżeli chodzi o przepisy związane z legalnością konopi indyjskich w Polsce? Gdybym nie wierzył, to nigdy bym się tym nie zajął, więc wierzę. Czy jak bardzo wierzę, to nie wiem, ale wierzę. No, trzeba wierzyć, żeby coś się zmieniło. Bez wiary nie ma działań, nie ma motywacji. No i po co miałbym to robić, gdybym nie wierzył? Wierzę. Super, cieszę się bardzo i dziękuję ci bardzo za to, że mogliśmy dzisiaj porozmawiać. Mam nadzieję, że Dzięki jeszcze wielkie. właśnie w tym formacie się spotkamy, bo jesteś bardzo ciekawą postacią i myślę, że uda się nam jeszcze coś tam kiedyś wspólnie może nagrać. Dzięki wielkie. Na pewno. Dzięki serdeczne. Pozdrawiam wszystkich. Cześć. Tweet, 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 tweet.